To w zasadzie rodzynek w swoim środowisku, ale rodzynek, który już powoli z każdym dniem zdobywa coraz większe uznanie. Przykładem tego są tegoroczne wydarzenia, czyli sędziowanie już międzynarodowych meczy. O kim mowa? Agnieszka Płaskocińska, sędzia międzynarodowa. Tak powinienem powiedzieć. Dobrze, prawda? Tak, bardzo dobrze. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Agnieszko, gdzieś wyczytałem, że wcale przesadnie się pani piłką nożną nie interesuje. To prawda czy nieprawda? To prawda. Można powiedzieć, że się nie interesowałam. Poza tym, że gdzieś kiedyś jako dziecko wychodziłam pograć sobie na podwórko z kolegami. Natomiast przynajmniej za moich czasów jeszcze, jeżeli chodzi o drużyny piłkarskie, tego nie było aż tak wiele, nie było takiego wyboru, więc uprawiałam wszystkie sporty możliwe, natomiast nie piłkę nożną samą, natomiast z chłopakami jak najbardziej grałam. Ale zdarzyło się, że chodziła pani na mecze, że tutaj zdarzyło w się, owszem. Tata jak najbardziej zabierał mnie chyba na wszystkie mecze, jakie były, czyli na Broń, na Radomiaka, czyli doświadczyłam tej atmosfery, która jest na trybunach, wszystkiego tego, co dzieje się ewentualnie na boisku, na żywo, nie tylko w telewizji. Wyzwiskach. Oczywiście nie będziemy ich cytować, no nie, ale one pobudzają także w pewien sposób panią, czy one nie tylko wyzwiska, ale nawet zachowania piłkarzy powodują, że jeśli to jest decyzja, która jest pani pewna, utwierdza się pani w przekonaniu, że tak, podjęłam tę decyzję i motywuje do dalszego działania? To ja muszę teraz rozróżnić tutaj dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o wyzwiska ze strony kibiców, czy jakieś takie okrzyki, to przyznam szczerze, że w tej chwili na boisku ja praktycznie kompletnie staram się wyłączyć. Czyli jakby kibiców nie słyszeć, skupić się na tym, co jest na boisku. Natomiast jeżeli chodzi o zawodników, jeżeli cokolwiek próbują, no to niestety za momencik przekonują się, że nie ma sensu dyskutować, nie ma sensu próbować, dlatego że decyzja, którą podejmuję, to jeżeli ją podjęłam, to ja jestem jej pewna. Więc ciężko jest mnie przekonać do zmiany tak naprawdę tej decyzji. Wśród środowiska sędziowskiego jest bardzo często tak, że sędziowie raz podjęte decyzji rzadko kiedy się ją zmienia, prawda? Jeżeli, ja przyznam się, że na przykład jeżeli wiem, że popełniłam błąd w danym momencie, oczywiście to są błędy typu na przykład zamiana miejsc na połowach, tak, po przerwie, no i koszulki od razu, tak, i na przykład aut w jedną stronę. Ojej, przepraszam, mówię druga. Tak. To jest ten moment jeszcze tego Człowiek skupienia, gdzieś tak, jest gdzieś szatni, jeszcze tak? chwila, jeszcze Odpoczywa. Moment. Jeżeli to zazwyczaj to są takie błędy, to gdzieś pierwsze minuty, pierwsze sekundy tak naprawdę, żeby się zaadoptować do tej zmiany. A później, jeżeli chodzi o jakieś tam poważniejsze decyzje, to zazwyczaj no, te, które są podjęte, no to one są ocenione już przeze mnie wcześniej. Także ciężko jest zmienić decyzję, którą ja widzę, oceniłam już i w moim mniemaniu ja jestem przekonana, jestem pewna tego. Łatwiej się sędziuje lub sędziowało w tych niższych klasach, czy w klasach wyższych? Nie, łatwiej się sędziuje w klasach wyższych, dlatego że tam już zawodnicy zaczynają grać piłką tak naprawdę. To nie jest już zabawa, tak? To nie jest już piknik, festyn, to już nie to już są gra. Jakieś tam takie przypadkowe gdzieś kopnięcia, podania, gdzie zawodnicy jeszcze się tam uczą, wiadomo, no. Natomiast już w tych wyższych klasach zawodnicy już zaczynają grać w piłkę, więc sędziowanie sprawia więcej przyjemności, bo można jakby wprowadzić więcej rzeczy, na przykład tak zwana korzyść, tak, która jest. No to no na właśnie. Tych niższych można o tym zapomnieć, aczkolwiek no, mi zdarza się czasem ją stosować, jeżeli widzę, że jest czysta sytuacja, aczkolwiek później mówię, chyba niepotrzebnie. A kobietom czy mężczyznom łatwiej sędziować? Myślę, że mężczyznom. A dlaczego? Gra jest bardziej przejrzysta. Gra jest bardziej przejrzysta i czytelna.
U kobiet jeszcze jest troszkę chaosu, natomiast te drużyny już z góry tabeli w ekstraklasie, jeżeli chodzi o kobiety, już grają naprawdę bardzo fajną piłkę. Bardzo, bardzo podobną właśnie tą męską. Do tej męskiej przypomina to. No nie jest to jeszcze aż tak popularna, prawda, dyscyplina sportu, jeśli chodzi o tak zainteresowanie na przykład mediów. Oczywiście duże turnieje są transmitowane, no ale wiadomości o tych najlepszych polskich klubach pierwszoligowych, mhm, kobiecych, no można ich policzyć na palcach jednej ręki tak naprawdę. No, coś zgadza się, no coś w tym jest. Wiadomo, że gra kobiet jest też wolniejsza, ale naprawdę zdarzają się fantastyczne mecze. Także nie wiem, gdzie można tutaj szukać jakiejś przyczyny w tym, że to nie jest gdzieś transmitowane, że nie ma więcej wzmianek o tym. No myślę, że po prostu. Większość osób interesuje się piłką nożną mężczyzn, a nie kobiet. I tu gdzieś leży, myślę, cały problem. Mieliśmy Euro 2012. Prawdopodobnie za chwilkę będzie u nas finał Ligi Europy. No i być może kolejną decyzją będzie przyznanie mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet właśnie Polsce. Widzi się Pani już także na tej imprezie? Na takiej imprezie niestety będę mogła się ewentualnie widzieć jako może sędzia techniczny, dlatego że jeżeli sędziuje się, nie sędziuje się u siebie tak naprawdę. Także tutaj ewentualnie będą sędziowały koleżanki z innych państw. My owszem jako pomoc jak najbardziej, natomiast na pewno nie sędziując zawody. No, w tym roku, 8 maja, dobrze pamiętam, to pierwsze międzynarodowe spotkanie, które Pani sędziowała, kobiet w tej najwyższej klasie tak. Oczywiście. To znaczy tak, to był mecz akurat towarzyski, Japonia, Nowa Zelandia. No przyznam szczerze, że fantastyczne doświadczenie, dlatego że no Japonki, jak wiemy, są mistrzyniami świata. Także tutaj już gra jest na wysokim poziomie. Mecz był bardzo ciekawy, bardzo szybki. Transmitowany przede wszystkim na całą Japonię, gdzie ja nie przypominam sobie, żeby jakiś mecz kobiet właśnie w tej najwyższej lidze rozgrywkowej u nas był transmitowany na taką skalę. 6,5 tysiąca bodajże kibiców na trybunach, także ręka, głowa, gwizdek nie zadrżał przy podejmowaniu decyzji? Nie, natomiast na pewno problem z komunikacją z asystentką, bo no niestety nie słychać, nie słychać, a przynajmniej w Japonii z zestawów nie można korzystać. Tak, ze względu na to, że te częstotliwości są inne i tam niestety jest to zabronione, tak samo flagi, które mamy, ten system, też oni dają swój, bo też częstotliwości, też trzeba było wszystko niestety zmienić. No i niestety musiałam się przygotować również do takiej sytuacji, gdyby był alarm. Więc na początku mówię, jejku, jaki alarm, o co im chodzi? No więc mi tłumaczą, że tu, jeżeli koleżanka mi pokaże, że okej, przerywamy, ale nie pokaże, że schodzimy, więc zostajemy na boisku. A za moment, że jak pokaże, że schodzimy, to musimy zejść. No i już się zorientowałam, że chodzi niestety o te trzęsienia ziemi. Zresztą dwa dni wcześniej, przed moim przylotem w Tokio, z tego co pamiętam, było jakieś silniejsze trzęsienie ziemi. Nie bała się Pani wchodzić w środowisko sędziów jako człowiek, kobieta, zupełnie niezwiązana z tym środowiskiem, ale już wiedząca o tym, że przez ostatnie lata no, najlepszą opinię to środowisko nie miało decyzjami sędziów, tymi całymi wszystkimi wydarzeniami związanymi z prokuraturą we Wrocławiu i tymi sędziami, którzy tam lądowali. Oczywiście w większości są to sprawy albo toczące się, albo uznani za winnych, albo uniewinnieni. Tak, już nie chcę tego rozpatrywać, ale na pewno splendoru grupie sędziów ta sytuacja nie przyniosła. No ja weszłam w to środowisko troszkę wcześniej, zanim to wszystko się zaczęło. Także wtedy jakby nie miałam pojęcia o tym, co się dzieje.
Aczkolwiek patrząc z perspektywy czasu tak naprawdę, gdybym wchodziła w tym czasie, myślę, że chyba nie myślałabym o tym. Aha. Skupiałabym się na tym, co mam zrobić, jaką pracę mam wykonać i czy faktycznie się do tego nadaje, czy nie, czy będę w tym dobra, czy nie. Tak? No niestety, myślę, że w każdej dziedzinie są jakieś takie dziwne sytuacje i chyba nie unikniemy tego. No, na pewno dyskusje będą się jeszcze toczyły przez lata, prawda, na ten, myślę, że na długo, ten temat. Długo. Kiedyś były inne czasy, teraz są inne. Myślę, że to wszystko się zmienia, idzie w dobrym kierunku. Co powinien mieć sędzia, czy też tak jak pani sędzia piłkarska, żeby nie dać się zwariować także na boisku, nie ulec emocjom, które oczywiście są, no bo tych emocji na pewno w czasie spotkania nie brakuje. Myślę, że przede wszystkim osobowość. Osobowość zarówno kobieta, jak i mężczyzna, sędzia. Myślę, że to przede wszystkim decyduje o tym, czy człowiek się nadaje do tego, czy się nie nadaje, czy będzie w tym dobry, czy nie. I myślę, że jakaś taka wytrwałość w tym, co się robi, dążenie do jakiegoś celu. No i chyba nie martwienie się jakimiś takimi dziwnymi sprawami, jak to te niższe klasy i różne odzywki, okrzyki po prostu. Już dzisiaj pani tym niższym klasą nie jest sędzią. Zdarza się. Czyli cały czas. Zdarza się. Jest oczywiście tego mniej, ale zdarza się. Panowie, z szacunkiem proszę podchodzić, zwłaszcza do tak uśmiechniętej kobiety na co dzień. Bardzo dziękuję serdecznie za tę rozmowę. No, osobowość piłkarska, tak? Sędziowska także. Dziękuję bardzo. Agnieszka Płaskocińska, była gościem programu Wyszukanie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również.